Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Paweł Wicki Gamer. W dzisiejszym filmiku zagram dla was po raz pierwszy w pierwszym odcinku w grę, którą zainstalowałem w sklepie Google Play. Nazywa się ona Margonen Mini. Coś to trochę w podobie do TV, ale tutaj można nawet walczyć, uzbrajać swoich zawodników, graczy, którymi chcemy grać, postaciami różnymi itd., itd. Jak wiecie, teraz nagrywam nagrywarką 123 i można tutaj absolutnie wszystko zrobić. Nawet ustawić jakość dźwięku, jakość wideo, FPS ustawić, żeby wszystko dobrze się zgadzało i z emisją filmiku wstawionego na YouTube. I można jeszcze ustawić klatki nagrywania FPS-ów, żeby wszystko dobrze się zgadzało. Ta nagrywarka jest stworzona do tego, żeby nagrywać różne gry w tle, piosenki i tak dalej. Jak wiecie, mam tu teraz piosenkę bez żadnych praw autorskich. Nazywa się Farless Lost Sky z kanału NCCR Laze. Jeżeli chcecie wpaść na jego kanał, to zapraszam. Link znajdziecie tutaj w opisie. Ma ponad 12 milionów subskrypcji. No dobra, to teraz wznawiam piosenkę i zaczynamy grać. Piosenka będzie w tyle chodzić, a to dlatego, że ja chciałem to zrobić, żeby piosenka była nagrywana w tyle. No dobra, w harmonijnym studio. Jak nie zabrałem w tą grę, ale nie dał studii spróbować. Jeszcze nic postaci, pisujemy nic postaci, Pawlik. Jeszcze raz Pawlik. No i jest gotowe. Stwarzamy nową postać. Oczywiście facetem będziemy grać, bo kto by chciał grać kobietą. Wybieramy walkę. To 101 eliksir. No i zaczynamy leśny pająk. Co by tutaj teraz zrobić? Pociągnąć zdobyczo, 0 punktów do świadczenia. Co by tutaj jeszcze zrobić? O, to tutaj będzie znacznie lepiej. No i zdobyczo, 4 punkty do świadczenia. Następna walka. To nawet nie źle mi idzie. Nie topę jaśniowy. 8 level, 100%. Auto. Zdobyto 0 punktów doświadczenia. Następna walka. No to lecimy dalej. Tur kanałowy. Szósty level. Uciekaj. No niestety zakończono. No to teraz weźmy na przykład to zagniony matecznik 6 na 10. Nietoperz jaskiniowy, 8 level, 100% auto. Postać jest nieprzytomna. Jest stędrać, o kurde. Co się stało? Auto. Zabyto 0 punktów doświadczenia. Następna walka. Drapieżne kombruty. Co by tutaj wybrać? Zabyto 0 punktów umiejętności. Auto. Porażka niestety, kolejna porażka, twoja tura, 6 sekund, auto. Dajemy następną walkę, bo tutaj też jakiś jeleń mnie pokonał. Ale te itemy tutaj są podłączone tylko dlatego, że stworzona została ta gra. O kurde, wybór postaci, następna walka. Te itemy zostały stworzone tylko po to, żeby stworzyć te oto spory. Albo co ja mówię? Itemy tam zostały pochowane, gdzie można było pójść na jakieś karki zapolować.
Margonem. Szczur kanałowy, 6 level, 0%, 0 punktów do świadczenia. Następna walka. Musimy coś zrobić, żebym wybrał auto. Nie dobra, nie ma. Zbieramy tu kawę jeszcze raz, kawę. Rozstaję do dróg 11 na 15. O, to raz mi te laty, 6 level. No, 0 punktów umiejętności, obrażenia 12, a uderzył siłą plus 12, porażka. Stamina 34 na 50 i 36 na 3% ekstra. Szybko, bo tu raz nie skończy. No to tutaj tak szybko jeszcze poprawię. Wybierz postaci, liczba postaci 2 na 30. Nadal wciążę tę bramę. No to leśny gąs. Zobaczmy, co tam mnie spotka. O, możemy wykorzystać krok do przodu. Żeby się przemieszczać między różnymi miejscami. O, auto. Awansowajcie na poziom drugi. Znakomicie, 10 punktów doświadczenia. I o to chodzi. Jest. No i 4 punkty doświadczenia. Znakomicie. Zwycięstwo. Dobra, co teraz by tutaj to robić? Musimy gdzieś pójść przed siebie i uciekać przed tymi stworzeniami. Jest! Trzeci poziom. O to właśnie chodzi. Czwarty poziom. Trzeci poziom teraz zdobyłem. No nieźle. Dogadajmy tak do 10 poziomu. Jest! 10 punktów. Wystarczyło tylko pójść przed siebie i już odebrać i lecę dalej. Następne. Zwycięstwo, dobrze. Dobra, jesteśmy przy czwartym poziomie. Już to prawie. No i świetnie. Idziemy dalej przed siebie. Po drogę do przodu. Zwycięzcę. Zwyciężyłem. Następna walka. Serwer zwrócił błąd 504. Poczekaj chwilę i spróbuj ponownie. Programy dalej. Nie wiem, co to się dzieje. Błędy to wreszcie zrobiłeś coś. Albo może jakiś czarownik poszedł się za nich. Nie wiem. Jest, awansowałem na czwarty poziom. No i świetnie. Mam czwarty poziom. Teraz lecimy dalej. Jak wiecie, tak razy przed sobą wiele poziomów. Niestety nie poczyniłem żadnego dobrego przemyślenia do zdrowia. Ale mam taką radę. Każdy, kto chce grać, ten mówi: hejo, jestem grze i mam dużo psychy, żeby grać nad sobą. Napiszcie w komentarzu, czy się zgadzacie z moją opinią. Żebyście dorali i nie przejmowali się byle czym. Dobra, to próbujmy. Żeby to 9 punktów doświadczenia. No, nawet nudno mi to zachodzi. Tak,
zero punkty umiejętności. O, zaraz ekstra mi się skończy i wyczerpanie eksaminy. No to musimy zakończyć. Teraz na następne pytanie przechodzimy. Oj, szkoda, żeby to zero punktów umiejętności. Teraz to próbujmy. Ten, który jest tutaj w grze, jakiś doradnie powie. Ejo, jestem tutaj w grze i nie pęka mi psycha, że nadal gram w tą grę. Napiszcie w komentarzu jeszcze raz, czy się zgadzacie z moją opinią, że takie gry są o wiele lepsze niż pokazywanie ciągle tej samej gry FIFA 19 czy 16. Napiszcie mi tutaj w komentarzu, czy się zgadzacie z moją opinią, a ja od razu się zgodzę z tym. Odrzucono stare zapytanie, nowsze już zostało przetworzone. No to trudno. Wychodzimy z tej gry. Tylko tyle chciałem wam pokazać, jak się gra w tą grę. Na 50, czytamy 30 FPS-ach mocy nagrywania. No dobra, to na dziś tyle na tym moim filmiku. Jeżeli wam się podobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, a jak nie, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale, na YouTubie. No i co, ja wam nie przedłużam czasu, spędzę na to z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześć!